Adam Rogowski, Rzeczpospolita. Dzień dobry, mam przyjemność poprowadzić dzisiejszy panel, który nosi nazwę Dobrze skomponowany miks. Będziemy rozmawiać o inwestycjach wielofunkcyjnych na rynku nieruchomości, czyli jak to się ładnie po polsku nazywa, mixed use. Myślę, że stołeczny mordor biurowy oraz takie bardzo duże, wieloetapowe inwestycje mieszkaniowe na obrzeżach stolicy, no to jeszcze długo będą takie symbole tego, do czego może doprowadzić taka zabudowa jednolita, jakie problemy może wywołać. Na szczęście ten sposób myślenia o budowaniu się zmienia. Mixed use coraz częściej pojawia się na nagłówkach, jest tematem raportów dużych firm doradczych, no i takich inwestycji przybywa. Co to jest, co może dać miastom i mieszkańcom, ponieważ na koniec dnia to przecież oni są najważniejsi w myśleniu o budowaniu. Na ten temat będziemy rozmawiać w gronie znamienitych gości z różnych części rynku nieruchomości. Jest z nami pani Katarzyna Gruszecka-Spychała, wiceprezydent Gdyni do spraw gospodarki. Jest pani Krystyna Wąchała-Malik, członek zarządu PFR Nieruchomości. Pani Kinga Nowakowska, członek zarządu grupy Capital Park, pan Piotr Fijołek, senior partner w Griffin Real Estate oraz pan Przemysław Chimczak-Bratkowski, partner zarządzający w think tanku Think.co. Dzień dobry państwu. Dzień dobry. Zacznijmy może od takiej oczywistej nieoczywistości, czyli czym tak naprawdę jest mixed use? Ja w swojej pracy spotkałem się z wieloma definicjami. To oczywiście mogą być takie budynki, które mają wiele funkcji. Pozostając w gronie naszych gości, przykładem może być Hala Koszyki w Warszawie czy Royal Wilanów. Ale myślę, że tak na intuicyjnie, na pierwsze skojarzenie to są jednak te duże inwestycje realizowane na całych kwartałach miejskich, które można powiedzieć, że przywracają te tereny miastu, ale także w szerszym kontekście spotkałem się z definicjami, że to może być także jednofunkcyjny budynek, ale pytanie, co inwestor, jak inwestor wkomponuje go w to, co się dzieje dookoła, czyli kieruje się bardziej otoczeniem niż tym, co on sam chciałby tutaj zbudować. I o taką definicję chciałbym poprosić na wstępie pana Przemysława, ponieważ nie jest tajemnicą, że pracujecie nad takim raportem dotyczącym przyszłości mixed use w Polsce. O tym raporcie pewnie jeszcze będziemy rozmawiać, ale spróbujmy zdefiniować, co to jest mixed use. Po tych definicjach rzeczywiście jest wiele. My się śmiejemy z zespołem, że pomimo pół roku praktycznie pracy nad tym raportem, to jeszcze chwilę przed oddaniem go do druku dalej kłóciliśmy się o to, czy pewne zapisy w definicji powinny się znaleźć, czy nie. To, co tak naprawdę dzisiaj z najważniejszych rzeczy, które możemy stwierdzić, to jest przede wszystkim to jest zespół, projekt, który integruje kilka funkcji, które są współzależne w ramach jednego założenia. To może być pojedynczy obiekt, tutaj mówimy często o budynkach hybrydowych, to może być kompleks budynków zajmujący na przykład kwartał zabudowy bądź cały większy obszar miasta. Więc tutaj, jeśli chodzi o skalę, to ilość różnego rodzaju inwestycji jest naprawdę gigantyczna. Co ważne, to muszą być przynajmniej dwie dosyć istotne i współzależne funkcje. Czyli mówimy o tym, żeby przyciągać różne grupy użytkowników i nie dodawać pewnych dodatkowych usług dla tej samej grupy, czyli nie wzbogacać chociażby założenia mieszkalnego, jakieś usługi dodatkowe, ale o to, żeby z jednej strony przyszły nam do danej lokalizacji osoby pracujące, z drugiej strony, żeby tam mieszkały jakieś osoby, bądź przychodziły osoby, które celowo chcą skorzystać z oferty handlowo-gastronomicznej. To, co jest bardzo ważne w samych założeniach mixed use'owych, to jest posiadanie instytucjonalnego charakteru planowania, finansowania i zarządzania, czyli planujemy cały kompleks od początku do końca, tak żeby ta synergia, która wynika pomiędzy funkcjami w ramach założenia, była w stanie wytworzyć się i tak naprawdę zwiększyć wartość całej inwestycji, zwiększyć jej żywotność, zwiększyć zainteresowanie całym projektem. No i przede wszystkim mówimy tutaj również o profesjonalnym zarządzaniu, które umożliwia skuteczną komunikację, budowanie marki miejsca, placemaking, czyli wszystkie te procesy, które są praktycznie konieczne, żeby takie założenie miało
rację bytu, żeby mogło się powieść. Musimy tutaj od początku do końca planować bardzo mocno strategicznie i pilnować tych wszystkich elementów współzależnych tak, żeby ostatecznie efekt całego zamierzenia i całego przedsięwzięcia był skuteczny. No, trend, jak wiele innych, przychodzi z zagranicy. Jak wyglądają te projekty poza Polską i w jaki sposób wygląda ich implementacja u nas? Oj, bardzo rozbudowane pytanie. To, co możemy powiedzieć, my dzisiaj jesteśmy po analizie ponad 100 projektów wielofunkcyjnych z całego świata. Bardzo nas ciekawiło to, jak rzeczywiście rozkładają się pewne elementy charakterystyczne dla tych budynków, tudzież całych założeń czy masterplanów. To, co widzimy dzisiaj, to że jesteśmy na, powiedziałbym, gdzieś środkowym etapie rozwoju całego sektora, czyli powstały już u nas budynki wielofunkcyjne, mówiąc o budynkach hybrydowych, to są pojedyncze realizacje. Mamy dużo więcej przykładów rewitalizacyjnych, które rewitalizują całe większe obszary miasta, bądź jakieś mniejsze kwartały, ale tutaj bardzo często mówimy o rewitalizacji pewnych obszarów. I znowu bardzo mało inwestycji wielkoskalowych, które wytwarzają praktycznie nową część miasta od zera, czyli nie mamy jeszcze w Polsce realizacji, które by mówiły, budujemy od zera na jakimś terenie, gdzie wykształcamy całkiem nową część miasta. To są projekty, które u nas są dopiero dzisiaj jeszcze na deskach kreślarskich, są dyskutowane czy to z gminami, czy z samorządami, ale jeszcze raczej w sferze planów, bądź już przechodzenia powoli do realizacji, a nie jeszcze zrealizowane inwestycje. Więc to jest jeden z bardzo ważnych elementów, które tak naprawdę będziemy obserwowali w następnych latach. Kolejny element to jest kwestia pewnych relacji i współpracy na linii inwestor prywatny samorządy, ponieważ większość realizacji, które u nas dotychczas powstały, to były realizacje inicjowane przez prywatnych inwestorów, którzy szli z propozycją do samorządu, tuż potem dochodziła cała dyskusja, czy to zmiany planów miejscowych, czy ustalania warunków zabudowy, ale w większości to było inicjowane i pilotowane od A do Z przez prywatnych inwestorów. To, co widzimy za granicą, to bardzo, bardzo wiele projektów jest inicjowanych również przez samorządy, bądź jest to realizowane w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego, gdzie te dwa podmioty bardzo ściśle są, współpracują nie na zasadach kontroli inwestora, tylko na zasadach wspólnego inicjowania projektu, tak żeby chociażby w ramach założenia wytworzyć część funkcji, które są funkcjami społecznymi. Tutaj mówimy często o budynkach urzędów, które są lokalizowane w ramach takich założeń. Mówimy często o funkcjach kulturalnych, muzeach. U nas to jeszcze nie istnieje, ponieważ jeszcze ta współpraca nie jest tak dobrze rozwinięta i tutaj mówimy o bardzo wielu podejściach i próbach realizacji projektów na zasadach partnerstwa publiczno-prywatnego, ale jest to jednak jeszcze dosyć niszowa rzecz. Więc to są takie najważniejsze rzeczy, które dzisiaj widzimy. Oczywiście tutaj może moglibyśmy rozwijać kwestie związane z tym, jakie funkcje powinny występować w tych budynkach, które są dominujące, jakie powinny być relacje pomiędzy samymi funkcjami, więc tu już jest bardzo, bardzo wiele detali, w które możemy wchodzić, ale na pewno widzimy, że nie jesteśmy w tyle jako kraj, który gdzieś zostawił w ogóle sobie temat luzem, ale jednak jest jeszcze bardzo wiele przykładów, które tak naprawdę w najbliższych dekadach dwóch będą do nas przychodziły. Z jednej strony bardzo duże założenia, z drugiej strony budynki hybrydowe, które będą bardzo mocno wykorzystywały pojedyncze działki i w ramach jednego budynku będą ingerowały, będą łączyły kilka funkcji. Nie ma to jak rozpoznawać temat bojem. Mamy przedstawicieli inwestorów, którzy takie duże inwestycje już zrealizowali bądź są w trakcie realizacji. Capital Park jest najbardziej znany, chyba jednak z fabryki Norblina, którą rewitalizuje, przywraca miastu i dodaje tam mnóstwo nowych funkcji, ale to także Nowy Wełnowiec w Katowicach czy Polski Hak w Trójmieście. Pani prezes, co was skłoniło do tego, żeby pochylać się nad takimi zagadnieniami? No bo cóż, duże projekty to jest duże wyzwanie finansowe, logistyczne, operacyjne. Z tego co pamiętam, chyba 8 lat minęło od zakupu działki z fabryką Norblina do wbicia łopaty. 10, ponad 10, ponad 10. Powiem tak, my żeśmy w ogóle byli trochę trendseterem tego mixiusu, jeżeli chodzi o Polskę. Akurat przypadkiem kupiliśmy działkę w Wilanowie i powstał projekt Royal Wilanów. I w takiej zupełnie anegdotycznie, jak to się niesamowicie wszystko zmienia, bo 5 lat temu, kiedy żeśmy się przymierzali do otwarcia obiektu Royal Wilanów, wszystkie agencje i wszyscy doradcy zastanawiali się, jak my sobie poradzimy z podziałem serwis charge pomiędzy
handlem i usługami, a biurami. I zastanawiam się, dlaczego my sobie to sami robimy. Dlatego, że to, że budowaliśmy monokulturowe przestrzenie, to, że tworzyliśmy problemy, których właściwie nie ma, a dzisiaj z taką pompą i radością je rozwiązujemy, to jest właściwie trochę śmieszne. Po prostu nikt z nas nie czuł się dobrze w przestrzeni monokulturowej i mieliśmy już przykład chociażby osiedla Ursynów w Warszawie, które przez wiele, wiele lat nie miało żadnej funkcji poza funkcją mieszkaną i wszyscy, którzy tam mieszkali, cierpieli z tego powodu i głośno o tym mówili. Potem powstało właśnie osiedle miasteczko Wilanów, które już miało zaplanowane różne funkcje, ale z kolei ma swoje wady. Myślę, że też świat idzie, się rozwija i uczymy się na błędach. Tu na przykład jest problemem szerokie ulice. Tak jak drobna rzecz, ale jak się zaprojektuje szerokie ulice, to lokale handlowe mają tak daleko jedne do drugich, że właściwie się nie przechodzi z jednej strony ulicy na drugą, czyli to powoduje, że one nie żyją, że nie ma takiego życia, jakie powinno być. Więc my żeśmy jakby niechcący weszli w ten trend, kupując właśnie działkę w Wilanowie, która jakby z definicji jest w osiedlu mieszkaniowym, a jako pierwsi chcieliśmy tu zrobić obiekty wielofunkcyjne z dominującą funkcją biurową, ale też oczywiście z istotną funkcją rozrywkową, restauracyjną, gastronomiczną i właśnie sklepową. I borykaliśmy się z ogromnymi barierami, które właśnie tworzyła nam nasza własna mentalność. Czyli na przykład wszyscy mówili, przecież tu nikt nie wynajmie biura, bo to ludzie tu mieszkają, to jest dzielnica mieszkaniowa, nikt nie będzie chciał tutaj pracować, w ogóle co za pomysł. Dzisiaj ten obiekt jest w 100% wynajęty, co jest w ogóle fenomenem, a w tych trudnych czasach jeszcze bardziej widoczną różnicą i przewagą tego miejsca. W naszym coworku, który sami prowadzimy, mamy kolejkę chętnych do wynajęcia takich małych przestrzeni biurowych i do właściwie ludzie chcą po prostu pracować blisko swojego miejsca zamieszkania. Z kolei wszystkie lokale handlowo-usługowe, nawet jak komuś nie idzie z jakichś powodów, teraz przede wszystkim restauracje miały bardzo trudny czas ze względu na wielomiesięczne zamknięcie, no to mamy znowu kolejkę chętnych. Małe sklepiki zamieniają się na ciekawe brandy, mamy w tej chwili Smega, Miele, które do nas wchodzi, a restauracje rotują i z jakichś konceptów, które były nietrafione, czy miały na przykład zbyt dużą przestrzeń, zmieniają się w mniejsze restauracje, mniejsze lokale gastronomiczne i super działają. Więc właściwie wynajęci Royal Wilanów jako obiekt jest wynajęty w 100%. Nie ma wolnej przestrzeni dzisiaj w żadnej kategorii do wynajęcia i to pokazuje, że właściwie to jest przyszłość i tak jak mówię, dziwimy się, że przez tyle lat sami sobie stworzyliśmy jakąś barierę. To się też brało chyba z funduszy, które kupowały te obiekty później. To znaczy był taki moment, że z tym też, z tą barierą, żeśmy się spotykali, czy z taką opinią, że nikt nie będzie chciał kupić obiektu, który jest obiektem wielofunkcyjnym, że fundusze nieruchomościowe kupują albo obiekty biurowe i w nie inwestują, albo z kolei handlowe i nie było jakby zainteresowanych kupnem obiektów wielofunkcyjnych. No ale to znowu tak samo jak wszystko się zmienia. Te obiekty są dużo bardziej elastyczne, są dużo łatwiej się mierzą z różnego rodzaju problemami. Widzieliśmy to chociażby w pandemii. My w pandemii mieliśmy cały czas życie w Royal Wilanów, to znaczy cały czas funkcjonowała jakaś część budynku. Ludzie przyjeżdżali do pracy, bo też jeżeli nie jest to wielka wieża i nie musimy jechać na 40 piętro z 12 czy 15 osobami w windzie, tylko mamy dużo małych recepcji, to bezpieczeństwo akurat przypadkiem, bo to oczywiście była jakaś nowa sytuacja, ale bezpieczeństwo takich projektów, które są niższe, rozlane, bardziej miejskie, jest większe. I my właściwie pracowaliśmy poza tym pierwszym lockdownem, gdzie rzeczywiście wszystkich nas pozamykano w domach i nie pozwolono wychodzić przez 2 miesiące, to właściwie cały czas obiekt Royal Wilanów funkcjonował. Mieliśmy też szczęście, że pojawiły się takie usługi jak office doctor, które żeśmy wprowadzili 2 lata wcześniej, czyli mieliśmy swoją własną karetkę, swój własny team ratunkowy, co z kolei dało ogromne poczucie bezpieczeństwa najemcom, ich rodzinom i mieliśmy dodatkową przewagę konkurencyjną. Ale wracamy do funkcji. Jeżeli chodzi o Norblin,
bo rozumiem, że to też było Pana pytanie. No to oczywiście rewitalizacja fabryki Norbina trwała bardzo wiele lat i też kiedy te projekty toczą się latami, to świat się zmienia i zmieniała się jego funkcja. Najpierw mieliśmy tam mieć część funkcję mieszkaniową i handlową, bo to był czas, kiedy handel i retail w ogóle się bardzo dobrze rozwijał, ale zanim dostaliśmy pozwolenie na budowę, to okazało się, że wszystko się zmieniło i my już dzisiaj nie mamy tam w ogóle funkcji mieszkaniowej, mamy dużą funkcję biurową i oczywiście taką przestrzeń na trzech poziomach wielofunkcyjną, która w międzyczasie ze względu też na COVID i na zmianę tego sposobu robienia zakupów zmieniła się z funkcji handlowej i usługowej na bardzo mocno funkcję rozrywkową. Więc myślę, że obiekty wielofunkcyjne mają to do siebie, że mają ogromną elastyczność. Są otwarte na publiczność z definicji, ponieważ biura na przykład przede wszystkim stawiają na bezpieczeństwo, na to, żeby ludzie z zewnątrz nie mogli do nich wejść, a z kolei funkcja retailowo-rozrywkowa odwrotnie jest otwarta na wszystkich zewnętrznych gości i zaprasza do siebie. Myślę, że odeszliśmy też na szczęście, czy odchodzimy od zamkniętych osiedli. To jest też jakaś katastrofa socjologiczna w ogóle, że wszyscy się wychowaliśmy na podwórkach, na trzepakach i świetnie wspominamy nasze dzieciństwo. Dzisiaj nasze dzieci są pozamykane, nie wolno wejść do osiedla, nie mogą się spotkać z przyjaciółmi. Sami sobie to robimy i pewnie tą barierę również z wielką pompą pokonamy za parę lat i będziemy szczęśliwi, że znowu przez każde osiedle można normalnie przejść i wszyscy są zapraszani do środka. Więc myślę, że to jest, że wielofunkcyjność jest nie tylko absolutną przyszłością, ale jest w ogóle czymś, do czego wszyscy dojrzeliśmy. Jak ją planować, jak budować, to jest bardzo ciekawe zagadnienie. Wszyscy już otwarcie, znaczy bardzo głośno mówimy o tych miastach 15-minutowych, gdzie właściwie wszystko powinno się odbywać na piechotę czy na rowerze. Powinniśmy mieć wszystkie funkcje w dostępie, dostępne w 15-minutowym spacerze i to pokazuje, jak planować powinniśmy miasta, jak planować powinniśmy dzielnice. Ja tego mogę powiedzieć, że dla mnie to jest największa radość, praca przy takich projektach, no bo tak jak wszyscy już wiemy, monokultura jest po prostu nudna i dopiero zderzenie tych wszystkich funkcji czyni nieruchomości interesującymi. Pani trochę już wyprzedziła pytanie o to, jak projekty mixed use są albo nie są odporne na kryzysy, zwłaszcza na pandemię. Jeszcze chciałbym na chwilę wrócić do Norblina, ponieważ komercjalizacja wypadła właśnie w tym niefortunnym momencie historycznym. Mówiła Pani o Royal Villanów, że tam wszystko idzie bardzo dobrze, a jak wygląda komercjalizacja Norblina? No właśnie i teraz tak, to znowu mieliśmy różne fazy, to znaczy był moment rzeczywiście dość dla nas dramatyczny, kiedy właściwie budowa szła bardzo powoli, bo chociażby chorowali też wszyscy dostawcy czy ekipy pracujące na budowie. Wszyscy nasi najemcy retailowi po prostu zrobili wielki hamulec, nacisnęli i zaczęli się zastanawiać, w którą stronę powinien się rozwijać i oczywiście walka o przetrwanie na tych obiektach, w których już mieli swoje umowy najmu, była dla nich priorytetem niż podejmowanie decyzji na jakieś nowe przedsięwzięcia. I tu przede wszystkim oczywiście retail i tradycyjny handel zatrzymał zdecydowanie swój rozwój. No i zmusiło nas to do szukania innych rozwiązań. I w tej chwili na 22 tysiące powierzchni handlowo-usługowej w Norblinie ponad 8 tysięcy to już jest rozrywka. Stricte koncepty rozrywkowe, bardzo fajne. Wydaje mi się, że będą też, część z nich będzie absolutnie rewolucyjnych. Mamy o tych, o których mogę już powiedzieć, to oprócz oczywiście butikowego kina, ale kina takiego, powiedziałabym, nowoczesnego domu kultury. Kina, który łączy w sobie możliwość posłuchania koncertów, możliwość zobaczenia teatru, muzykę na żywo, galerie sztuki i takiego kina butikowego, gdzie można w czasie seansu zamówić chociażby wino
czy coś do jedzenia, czyli mamy serwis kelnerski na niektórych seansach i to kino zajmuje 3400 metrów kwadratowych. Mamy też digitalerię sztuki, koncept, którego jeszcze w Polsce nie ma, a jest już też za granicą, czyli takie efekty specjalne, można obejrzeć impresjonistów w high definition na ogromnych ekranach, prawie że wejść w ich obrazy. Mamy też nasze muzeum, Muzeum Fabryki Norblina, multimedialne, które opowie o historii tego miejsca, o wyrobach, które tam powstawały, ale mamy też koncepty klubowe. W tej chwili podpisujemy umowę z takim bardzo znanym operatorem, będą festiwale muzyczne. Także jeszcze mamy jedno ciekawe muzeum, które się w tej chwili zamyka. Też nie mogę jeszcze podać jego nazwy, ale w każdym razie to pokazuje, że musieliśmy znaleźć na to wszystko rozwiązanie i przeplatać funkcje gastronomiczne. Mamy bardzo duży food hall na 3,5 tysiącach metrów, 26 konceptów gastronomicznych, 4 bary. Połączyć to wszystko właśnie z takim życiem po godzinach. No ale oczywiście mamy też koncepty sportowe, koncepty zdrowotne, czy nazwijmy to beauty i zdrowotne. Także to wszystko spowodowało, że handel, który miał oczywiście duży problem, przestał być dla nas istotny. I w tej chwili z kolei dostajemy bardzo dużo zapytań od różnych brandów retailowych, które chciałyby uciec trochę z galerii, które boją się już tego. Po pierwsze, galerie są bardzo drogie, mają wysokie czynsze, mają bardzo wysokie service charge, co dzisiaj jest też dla nich problemem, ale po drugie chcą mieć na przykład, stawiają jednak na sprzedaż w internecie i chcą mieć jeden butik w centrum Warszawy, który będzie takim ich flagowym sklepem, do którego będzie można przyjść, zobaczyć produkt, porozmawiać ze specjalistą, ale odchodzą od takiego rozwoju stricte w galeriach handlowych. I pewnie pojawią się, część takich konceptów, które będą pasowały do nas, pojawią się w Fabryce Norblina. Jeszcze chciałem wrócić do pytania o motywację, żeby na taki projekt się może nawet porwać. Mówiła Pani o tym, że bardzo dużo się budowało inwestycji jednofunkcyjnych, może po prostu dlatego, że łatwiej jest zbudować osiedle czy biurowiec, sprzedać i mieć z głowy, zamiast kupować działkę, gdzie prawie dekadę trwają formalności, gdzie trzeba współpracować z konserwatorem, gdzie przecież odcinaliście budynek, przenosiliście go na chwilę, żeby zrobić prace podziemne. No, no to Hala Koszyki jakieś... też ma swoją ciekawą historię, to na pewno pan Piotr opowie. Oczywiście to jest ogromne wyzwanie, oczywiście to trwa 2 razy dłużej, co najmniej, jak nie 3 razy dłużej i ma bardzo wiele trudności, o których na szczęście na początku się nie wie, kiedy się na coś takiego porywa. I my żeśmy nie wiedzieli, jak długo to będzie trwało. Nasze biznesplany zakładały 3-4 lata. W tej chwili jesteśmy w 14 roku realizacji tego projektu i to jest ten rok, kiedy go oddamy do użytkowania. Więc oczywiście to są ogromne wyzwania, ale z drugiej strony, z mojej perspektywy, ponieważ ja jestem odpowiedzialna za asset management, no to są projekty szalenie ciekawe i mam naprawdę wielką przyjemność tworzyć rzeczy wyjątkowe i to jest dla mnie motywatorem. Natomiast z punktu widzenia stricte finansów, funduszu i właściciela, to per saldo dzisiaj myślę, że zaczyna to się wreszcie opłacać. To znaczy my, sprzedając nasze obiekty, uzyskujemy jednak wyższe yieldy właśnie dlatego, że są one szalenie popularne. To znaczy nikt nie mówi nic o zwykłym budynku biurowym czy o zwykłym budynku mieszkaniowym, bo trochę nie bardzo jest co o nim opowiedzieć. Natomiast w momencie, w którym mamy różne funkcje i mamy życie przede wszystkim w tych budynkach, życie właśnie artystyczne, różnego rodzaju kreatywne pomysły. Tutaj na przykład Hala Koszyki stawia ostatnio na grę, gaming, czyli na rozwiązania takie zupełnie nowoczesne. Do niedawna jeszcze nieruchomości w ogóle nie istniały, nie myślały tymi kategoriami, nie było w ogóle takiego podejścia. Dzisiaj każdy z nas myśli przede wszystkim nie jak zbudować budynek, bo to jest już coś, co umiemy robić, tylko jak uczynić go super atrakcyjnym dla otoczenia. I na tym się skupiamy i dopiero ten sukces odwiedzalności, sukces życia, który się w nim będzie toczyło, różnego, każdy z nas stawia trochę na co innego w zależności od tego, gdzie się znajduje obiekt, co jest naokoło, to dopiero wtedy, kiedy ten obiekt funkcjonuje pełnią życia, zaczyna mieć wartość komercyjną i zaczyna być sprzedawany w innej cenie niż po prostu zwykły biurowiec.
Dobrze. Griffin. Griffin jest akuszerem wielu, wielu inicjatyw na rynku nieruchomości. Dość wspomnieć różne platformy, a to mieszkania na wynajem, a to akademiki, a to wielka metamorfoza Echo Investment i to właśnie ta spółka też specjalizuje się w projektach Mixed Use. Zaczęła skromnie od hali koszyki, za chwilę zakończy Browary Warszawskie, a na horyzoncie jest gigantyczny projekt Towarowa 22. I do pana Piotra podobne pytanie, skąd pomysł, żeby porywać się na tej skali projekty, jaka jest tutaj motywacja, no i jakie są wyzwania finansowo-logistyczno-operacyjne? Bardzo mi się podoba słowo akuszer, muszę powiedzieć, ale przechodząc do meritum, to pewnie jest tak, że powinniśmy na to spojrzeć z perspektywy dwóch różnych kieszeni, tak? Bo hala koszyki to troszeczkę coś innego i Echo Investment to troszeczkę coś innego. Być może zacznę od hali, żeby później przejść do Echo. W przypadku hali to z naszej strony to był zakup dla funduszu oportunistycznego, który wtedy mieliśmy wspólnie z Oaktree. I teraz to główne wyzwanie, nie chodzi mi tutaj w ogóle o budowę ani o komercjalizację, natomiast to dlaczego była niechęć do realizacji tego typu projektów, to tak jak już pani Kinga wspomniała, tak naprawdę to wiązało się z tego, że nie było do końca możliwości wyjścia z takich inwestycji, ponieważ nie było kupujących, którzy byliby zainteresowani tym, czy byli kupujący, którzy byli zainteresowani na przykład projektami handlowymi w centrum, byli kupujący, którzy byli zainteresowani projektami biurowymi, tak? Ale nie było takich, którzy mieliby fundusze, które pozwoliłyby na to, żeby zrealizować na przykład koncept handlowo-biurowy, i to było związane z różnymi kwestiami. Jedno to wspominane przez panią Kingę Service Charge, drugie to po prostu polityki tych funduszy, które zabraniały na inwestycje inne, aniżeli to, co było zapisane w celu inwestycyjnym w momencie, kiedy ten fundusz był tworzony. I właśnie dlatego takich projektów się nie realizowało. I później ktoś wymyślił, że można robić tak zwane projekty mixed use. To jest o tyle ciekawe, że to nikt niczego nie wymyślił. Nie? To znaczy my wymyślamy koło na nowo, bo takie budynki to się budowało od zawsze, tak? To w pewnym momencie ktoś stwierdził, że można budować budynki o jednej funkcji, bo być może z jakiegoś powodu dla tego end usera czy end ownera to będzie prostsze, tak? Natomiast historia ostatnich miesięcy czy kwartałów pokazuje, że te projekty bardzo mocno zyskały na wartości właśnie przez tą taką swoją, jakby to powiedzieć, odporność, tak? Więc dzięki tej odporności nagle zaczęły powstawać właśnie te fundusze, które są wręcz zainteresowane tym, żeby te projekty miały te komponenty różne, żeby w razie czego można było albo dany budynek w czasie trwania developmentu zmienić z biurowego na mieszkalny lub z mieszkalnego na PRS lub na hotelowy lub na jeszcze inną funkcję, i dodatkowo, żeby w ramach takiego jednego większego projektu znajdowały się właśnie różne funkcje, bo miasto jest wielofunkcyjne i żeby ktoś chciał w nim przebywać, to powinno być właśnie takim mariażem tych różnych możliwości i tych różnych funkcjonalności. Wracając do hali koszyki, to tak jak mówiłem, to był zakup do funduszu oportunistycznego i my się dosyć tego baliśmy z jednej strony, z drugiej strony było to ekscytujące, żeby można było taki projekt zrealizować, i znów nie będzie pewnie niczym zaskoczeniem, jeżeli powiem, że zakładaliśmy, że zrobimy go troszeczkę szybciej i trwał on troszeczkę dłużej, że zakładaliśmy, że będzie troszeczkę tańszy w realizacji, wyszedł troszeczkę droższy, że
rozmowy z konserwatorem będą pewnie odrobinę łatwiejsze, trwały znów być może trochę dłużej i były bardziej skomplikowane, ale koniec końców dzisiaj jesteśmy już prawie 5 lat po otwarciu. My dawno nie jesteśmy już właścicielem tego budynku, ale bardzo cieszymy się z tego, że on powstał, że funkcjonuje, że przyjął się na mapie Warszawy, że warszawiacy lubią to miejsce, że turyści wtedy, kiedy jeszcze mogli i niedługo, kiedy wrócą, będą je odwiedzali. To jest po prostu fajne być częścią takiej historii i mogąc takie miejsca tworzyć. Co się natomiast tyczy Echo Investment, to tutaj historia jest troszeczkę inna. Czy Echo Investment, wydaje mi się, że na tak dużą skalę jest pewnie jedynym, który był do tego tak dobrze przygotowanym deweloperem, który miał bardzo bogate doświadczenie historyczne w realizacji zarówno projektów handlowych, handlowo-rozrywkowych, biurowych, mieszkaniowych, hotelowych. I przez wzgląd na to, że na pewno borykamy się z coraz większą trudnością w pozyskiwaniu gruntów. I to jest, myślę, problem we wszystkich największych miastach i problem, z którym borykają się wszyscy deweloperzy. Niklas Lindberg, czyli obecny prezes Echo, zdecydował, że te projekty, tak zwane destinations, tak, czyli te miejsca, które będą przyciągały ludzi, które będą zapraszały do tego, żeby spędzać w nich czas, to są projekty, które, co do których Echo ma wszystkie kluczowe kompetencje, tak? I właśnie na tej podstawie zapadła pierwsza decyzja o tym, żeby kupić grunt pod browary warszawskie. Następnie był projekt Fuzja, który też jest już w trakcie realizacji. No i mamy towarową, która, miejmy nadzieję, niedługo doczeka się wbicia pierwszej łopaty. Tam cały czas trwają rozmowy z miastem i znów pewnie pierwotna koncepcja była zgoła inna, bo pierwotnie to miał być projekt, który miał mieć przede wszystkim funkcję handlową. Na przestrzeni czasu ta idea zmieniła się właśnie przez wzgląd na zmieniające się nastroje rynkowe, ale i na możliwości związane chociażby z rozwojem PRS-u. I dzięki temu na dzisiaj mamy w przygotowaniu bardzo fajny projekt, który będzie składał się z kilku niezależnych kwartałów ulic. Jednym z kwartałów będzie park, który będzie mieścił się na wprost historycznego wejścia do budynku zakładów Domu Słowa Polskiego. Wydaje nam się, że to po raz kolejny będzie bardzo, bardzo przyjemna przestrzeń do bycia, życia, mieszkania, pracowania, którą warszawiacy polubią i której na pewno nie będziemy się wstydzić. Mhm. Analogicznie również chciałem zapytać o to, jak wygląda komercjalizacja browarów warszawskich, ale także zainteresowanie inwestorów budynkami biurowymi. Czy jeżeli chodzi o komercjalizację, to my ją przeprowadzaliśmy wcześniej, tak? W związku z powyższym, w momencie, kiedy rozpoczęła się pandemia, to my właściwie wszystkie te powierzchnie handlowo-usługowe mieliśmy już wynajęte, w związku z powyższym nie mieliśmy takich problemów jak państwo z Capital Parku. Na pewno jest tak, że takie powierzchnie, to też widzimy, one pomimo pandemii, pomimo całych tych rynkowych zawirowań,
cieszą się zainteresowaniem, czego dowodem może być chociażby to, że jako jedni z pierwszych zrobiliśmy transakcję właśnie w dobie tego koronawirusa, transakcję sprzedaży budynku biurowego, biura przy willi, które za prawie 87 milionów euro kupił od nas Keigal. I pozostał nam jeszcze jeden budynek, co do którego trwają obecnie rozmowy z kilkoma zainteresowanymi inwestorami i mamy nadzieję, że do końca tego roku uda się tą transakcję sprzedaży również sfinalizować. Także powiedzmy, że mamy dwa etapy, etap komercjalizacji i następnie etap sprzedaży i tutaj jeżeli chodzi o komercjalizację, to on przebiegał bardzo fajnie i jeżeli chodzi o sprzedaż, to był ten pewien moment, jakby to powiedzieć, zahamowania, tak jak na całym rynku, ale znów jako jedni z pierwszych zrealizowaliśmy tą transakcję sprzedaży i mamy nadzieję zakończyć cały proces ostatnią sprzedażą do końca czwartego kwartału tego roku. Jak już tu zostało powiedziane, te inwestycje wielofunkcyjne są realizowane przez inwestorów prywatnych, no siłą rzeczy na prywatnych działkach. Chciałem zapytać, jaka jest rola miasta w tego typu inwestycjach. Przy Waterfroncie w Gdyni przedstawiciele miasta na przykład zasiadali w kapitule, która oceniała koncepcję architektoniczną, zdaje się. Tak, rzeczywiście tak było. Bywa, że to jest inicjatywa miasta, ale bywa też odwrotnie, bo przy Waterfroncie to my narzuciliśmy wymóg konkursu i z tego wynikała nasza obecność w sądzie konkursowym, mówiąc nasza, mam na myśli miasta. Ale teraz mamy do czynienia z fazą wstępną innego bardzo dużego projektu, który nie będzie zlokalizowany przy Waterfroncie, ale za to będzie unikatowy przede wszystkim przez swoją wielkość. I tam z kolei to inwestor poprosił nas, choć nie miał takiego obowiązku, aby miasto uczestniczyło w sądzie konkursowym. I to powiedziałabym w dość zaangażowany sposób, dlatego że szefowa naszego Biura Planowania Przestrzennego była przewodniczącą sądu konkursowego z przeważającym głosem. Także bywa różnie. Wydaje mi się, że to jest taki dobry objaw, który świadczy o tym, że zyskaliśmy zaufanie inwestorów i że wiedzą, że warto z nami współpracować i że generalnie przyświeca nam wspólny cel, bo przecież miasto czasami odbierane jako taki opresyjny oprawca, który nie na wszystko inwestorom pozwala, tak naprawdę ma dokładnie ten sam cel, co inwestorzy, to znaczy stworzenie przestrzeni, która będzie udana, przyjazna, która będzie przyciągała tych końcowych odbiorców, będzie też lubiana przez mieszkańców i generalnie będzie generowała pewien, powiedziałbym, dobry flow w mieście. Oczywiście rola miasta to jest przede wszystkim tworzenie tych planów. W moim przekonaniu one w dużym stopniu powinny być tworzone wspólnie z inwestorami. Oczywiście my tutaj musimy przestrzegać reguł prawa. Nie może być tak, że inwestor dyktuje nam, co mamy zrobić. Musimy również, i w to wierzę bardzo głęboko, dbać o poprawność procesu partycypacyjnego. I jestem bardzo głęboko przekonana, że próbowanie kształtowania przestrzeni wbrew mieszkańcom jest po prostu skazane na niepowodzenie. Zarazem oczywiście trzeba mieć świadomość, że kształtowanie przestrzeni wiąże się z posiadaniem wiedzy eksperckiej, której czasami mieszkańcy nie mają. Wtedy warto im tłumaczyć, dlaczego jakieś rozwiązanie, które wydaje się świetne, jednak ma pewne wady i w uczciwej dyskusji naprawdę można dojść do porozumienia. No i wreszcie trzeci aspekt to kwestia samego przyciągania inwestorów. W mało fajnym mieście, w mało atrakcyjnej lokalizacji trudno pozyskać inwestora, w szczególności takiego, który będzie skłonny podjąć się inwestycji trudnej, skomplikowanej, kosztownej, a przecież o takich przed chwilą słyszeliśmy. On musi wiedzieć, że to jest w takim miejscu, które niejako samo przez siebie rodzi szansę na to, że rzeczywiście finalne efekty będą bardzo zadowalające. Oczywiście staramy się zwracać uwagę też na te kwestie, o których mówiła przede wszystkim pani Kinga Nowakowska. Takie wydawałoby się już dzisiaj dość elementarne, jak na przykład niegrodzenie osiedli,
jak postulaty miasta 15-minutowego. Jasne, że to nie zawsze jest możliwe do realizacji, ale nawet jeżeli nie możemy w 100%, to warto się po prostu przybliżać do tego pożądanego efektu końcowego. Myślę, że jedną z takich bolączek miast, z którymi dzisiaj się borykamy, a która wynika z systemu, w którym funkcjonujemy i z ciągle niedokonanej zmiany legislacyjnej w zakresie planowania przestrzennego, jest fakt, że zamiast projektować naprawdę szerokie połacie miasta, zamiast zajmować się w sposób funkcjonalny dużymi jednostkami, nam ciągle zdarza się robić malutkie plany dla pojedynczych działek, które musimy robić i ja będę broniła tej działalności, bo w przeciwnym razie grozi nam tam tak zwana WZ-ka, która może doprowadzić do jeszcze gorszego efektu. Natomiast moim marzeniem jest to, że będziemy w stanie rzeczywiście szeroko funkcjonalnie planować całość i tu z kolei nawiązuję do wypowiedzi pierwszego z dzisiejszych rozmówców i tego, że ten mixed use to może być hybrydowy budynek, to może być jakiś szerszy kompleks, ale to może być też precyzyjnie zaplanowana część dzielnicy albo wręcz cała dzielnica, która tworzy taką dobrą przestrzeń do życia, pracy, rozrywki i wszystkiego tego, czego potrzebujemy. Myślę, że interesujący jest również wątek partnerstwa publiczno-prywatnego. On wydaje mi się niezwykle atrakcyjny, w szczególności jeżeli śledzę doświadczenia krajów europejskich, a śledzę uważnie i działamy również w różnych gremiach międzynarodowych po to, aby trzymać rękę na pulsie. Natomiast wydaje mi się, że w Polsce jest pewien ogranicznik, który nie pozwala nam w pełni skorzystać z oferty, którą deweloperzy sami z siebie do nas kierują. Jest to oczywiście czynnik finansowy, to znaczy bardzo często miast nie stać na skorzystanie z tej oferty, pomimo że mają świadomość, że funkcja publiczna typu na przykład nowoczesne muzeum miałaby się tam doskonale. Ale nas w kosztach eksploatacyjnych zwyczajnie przy tym, co dzieje się z budżetami samorządu, nie stać na podołanie takiemu wyzwaniu, a w nim widzę naprawdę dużą szansę dla obu stron. Mówi się, że mixed use to przyszłość. Pani widzi wzrost zainteresowania inwestorów takimi projektami w Gdyni? No, jeden z flagowych projektów, które toczą się w tej chwili, to właśnie Waterfront, od którego zaczęliśmy rozmowę. No, to jest typowy produkt mixed use. Tam będziemy mieli do czynienia i ze strefą mieszkaniową, o ile dobrze pamiętam, 126 lokali, ale mówię to w tej chwili z pamięci, i z biurową, i z szerokimi przestrzeniami publicznymi, powszechnie dostępnymi dla wszystkich, bez żadnych ogrodzeń. A mówimy o absolutnie najpiękniejszej części miasta położonej nad samą wodą, w moim przekonaniu unikalnej w ogóle w skali europejskiej, bo rzadko kiedy mamy do czynienia z takim zjawiskiem, że waterfront wchodzi do serca miasta. On najczęściej jest jakoś oddalony od centrum. Tymczasem u nas ten waterfront to naprawdę jest samiusieńkie centrum miasta, a plaża Śródmieście leży po prostu w jego środku. Drugi to ten, o którym wspominałam przy okazji konkursu, również olbrzymi i również mieszający przeróżne funkcje. My również jesteśmy całkiem zainteresowani tym mixed use'em w takim najdrobniejszym wymiarze, to znaczy budynkami hybrydowymi. W takim mieście jak Gdynia, które jest ograniczone w sposób naturalny morzem, lasami, a także granicą sąsiadów, czyli Sopotu i Gdańska, grunty są na wagę złota, w związku z czym bardzo nas cieszą również pojedyncze plomby, które ze swojej natury są hybrydowe i już obserwujemy, że to się bardzo dobrze sprawdza. Czasami, pewnie nie tak często, jak byśmy chcieli, bo znowu wracamy do zagadnień budżetowych, ale czasami również i my jesteśmy inwestorami takich budynków. I na przykład w tej chwili budujemy wielofunkcyjny budynek biblioteki, który powstaje wespół z partnerem prywatnym, jakim jest Szkoła Amerykańska i te budynki będą również w sposób fizyczny połączone. Natomiast sama biblioteka, oprócz tego, że będzie bardzo nietypową biblioteką, niezwykle nowoczesną, będzie również takim dzielnicowym domem kultury, ale także miejscem spotkań Rady Dzielnicy, a wszystkie te funkcje dzięki bardzo inteligentnemu projektowi będą niezwykle płynne i będzie można przechodzić z jednej w drugą szybko i bez trudu. No właśnie, partnerstwo publiczno-prywatne, różnego rodzaju sojusze. Takie sojusze są widoczne na rynku prywatnym. Nie wszystkie projekty wyglądają tak, że jeden deweloper czy jeden inwestor jest odpowiedzialny za projekt. Są też takie, gdzie jeden odpowiada za część mieszkaniową, a drugi na przykład za biurową, ale razem ten kompleks daje im różne korzyści. Chciałem się zapytać, czy PFRN Nieruchomości jako
ten podmiot odpowiedzialny za Mieszkanie Plus widziałby dla siebie miejsce w takich projektach mixed use. Może niesłusznie ten program jest kojarzony z takimi mniejszymi inwestycjami gdzieś na obrzeżach miast, ale przecież macie w portfelu Nowy Nikiszowiec, bardzo duże osiedle. No i pytanie, jaka powinna być rola szeroko rozumianego państwa w tego typu projektach? Czy możliwe byłoby jakaś forma partycypacji, zwłaszcza, że teraz jest możliwość, jest taki program Lokale za grunt. Tutaj samorządy mają na przykład szansę na współpracę z inwestorami prywatnymi przy inwestycjach tu akurat mieszkaniowych. To znaczy tak, jeśli chodzi rzeczywiście o Nowy Nikiszowiec, jest to osiedle, które wyprzedziło bardzo znacząco pandemię i potrzeby, które zrodziły się w ramach oczekiwań właśnie pandemicznych. Nasze osiedle jest bardzo dobrze przystosowane, można je nazwać też mixed use, dlaczego nie? Ponieważ mamy i funkcje handlowe, mieszkaniowe, mamy 513 mieszkań do dyspozycji, mamy bardzo dużo placów zabaw, mamy przestrzenie do spotkań, mamy takie zielone przestrzenie, gdzie mieszkańcy mogą spędzać czas. Tak naprawdę mamy taki centralny, duży plac, gdzie również mieszkańcy mogą się spotkać. Mamy tam zaimplementowaną sztukę, ponieważ zaczęliśmy wprowadzać na nasze osiedla artystyczne akcenty. Jest tam cudna płaskorzeźba, podczas oglądania której mieszkańcy mogą w chwili zadumy bądź refleksji nawiązać nowe kontakty. Będziemy mieli na osiedlu również przedszkole, bardzo dobrą restaurację, kawiarnię. Będzie można wynająć przestrzenie też na prowadzenie działalności gospodarczej czy biura. Wydaje mi się, że bardzo ważne jest również to, że mixed use to nie tylko mieszanie powierzchni biurowych, usługowych, handlowych, mieszkaniowych, ale bardzo ważne jest też wprowadzanie tak zwanych powierzchni społecznych i czynnych biologicznie. Nasze osiedle Nowy Nikiszowiec ma 40% powierzchni czynnej biologicznie. A cóż jest teraz potrzebne w dużych miastach? Właśnie trochę oddechu, trochę takiego spędzenia czasu, właśnie na co ogromną uwagę zwróciła pandemia, kiedy możemy po pracy wyjść na chwilę, spędzić czas, zrobić zakupy, wrócić do domu, z okna naszego mieszkania bezpiecznie popatrzeć, gdzie bawią się nasze dzieci. Nasze osiedle jest również otwarte, nie jest osiedlem zamkniętym i też wyprzedziliśmy tutaj trendy. Wydaje mi się, że sama nominacja do europejskiego Oscara, czyli nagrody Miesa van der Rohe, którą otrzymaliśmy, jest taką zaszczytną nominacją dla nas i pokazującą, że te trendy, które wdrażamy jako PFR Nieruchomości, jest bardzo dobrym kierunkiem. Jako PFR Nieruchomości i przedstawiciel inwestora Fundusz Mieszkań dla Rozwoju i Fundusz Mieszkań na Wynajem jesteśmy otwarci na wszelkie współprace z prywatnymi deweloperami. Tak jak już mówiłam, 25 około naszych procent realizacji robimy z prywatnymi deweloperami. Współpracujemy również z lokalnymi samorządami. Staramy się wpisać w tak zwaną miejską tożsamość. Budujemy osiedla bądź plomby, czyli tak zwane kompleksy mieszkaniowo-usługowe, które wpasowywują się w to, co jest oczekiwaniem, ale nie tylko mieszkańców, ale też właśnie samorządów. Można popatrzeć na nasze osiedle, które jest mniejszym osiedlem, na przykład w Dębicy. Jest również osiedlem w centrum miasta, bardzo blisko tkanki miejskiej. Na wprost naszego osiedla znajduje się szkoła angielska, przedszkole, sklepy, ale również bardzo blisko znajdują się punkty usługowe, handlowe, przychodnia, niedaleko, tak jak już mówiłam, Urząd Miasta. Nasze osiedla są również przystosowane bardzo mocno dla osób niepełnosprawnych, czyli mamy szerokie wewnętrzne ulice,
bezprogowe wejścia. Mówiliśmy już o tym, jaka jest funkcja miasta w kształtowaniu takich projektów wielofunkcyjnych. Chciałem jeszcze zapytać inwestorów o doświadczenia we współpracy z samorządami przy tego typu projektach. Miałbym pytanie oczywiście o Towarową 22, bo ten projekt jest w toku. Jak ta współpraca z samorządem wygląda? Panie redaktorze, więc ja pewnie nie chciałbym gdzieś tam zdradzać w szczegółach, jak to się toczy, natomiast na pewno tutaj odniosę się w pewnym sensie do tego, co mówiła pani prezydent. To znaczy, sytuacją idealną dla inwestora to byłaby taka, w której taki teren byłby przemyślany również po stronie miejskiej od samego początku i przygotowany planistycznie. Mam tutaj na myśli, gdyby dla takiego terenu funkcjonował miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. W przypadku projektu Towarowa jest tak, że miasto stołeczne Warszawa przystąpiło do sporządzenia planu miejscowego w roku 2004. Jesteśmy szczęśliwie już po drugim wyłożeniu, ale nie wiem, czy ten projekt finalnie, że tak powiem, zostanie przez miasto uchwalony. To, co robimy w chwili obecnej, to staramy się wspólnie z miastem w taki trochę alternatywny sposób, to znaczy właśnie poprzez decyzję o warunkach zabudowy, ale jednoczesny dialog i takie bieżące rozmowy na temat zagospodarowania całego tego areału prowadzić. Więc na pewno tym kluczowym problemem, który widzimy my, ale który widzą na pewno też inni inwestorzy, To jest ta kwestia planistyczna, tak? Dodatkowo to, co jest ważne, to, że często i gęsto nie jest tak, że te rozmowy prowadzi się z jednym podmiotem, tak? Miasto, które jest bardzo aktywne, stara się być pomocne. Czasami nie ma takiej możliwości, żeby przejąć w pełni inicjatywę, ponieważ decyzje odnośnie zabudowy lub niezabudowy lub też poszczególnych elementów tego założenia, które jest tworzone, no nie leżą w ich kompetencji, bo trochę ktoś inny odpowiedzialny jest za kwestie konserwatorskie. Czasem to są inne kompetencje, jeżeli na przykład chodzi o układy drogowe. W związku z powyższym, no jest to z całą pewnością projekt czy przedsięwzięcie bardzo skomplikowane i wymagające współpracy wielu stron, które nawet pomimo chęci ze strony tych stron, to przez wzgląd na tą złożoność niestety się najczęściej przeciągają w czasie i tutaj no, nie chciałbym wypowiadać się w sposób jakby wskazujący na to, że jest to czyjaś wina, no bo tak oczywiście nie można tego prezentować. My mamy oczywiście świadomość tego, że to są projekty podwyższonego ryzyka i podwyższonej kompleksowości. W związku z powyższym musimy liczyć się z tym, że te harmonogramy, które pierwotnie sobie zakładamy, często nie mogą być zrealizowane pomimo chęci i woli ze strony miasta, żeby pomóc. Oczywiście z drugiej strony pamiętając o tym, że to miasto, czy włodarze miasta są gospodarzem i oni też no, mają swoją określoną politykę i wizję, którą chcieliby z nami jako inwestorem prywatnym współtworzyć, tak? A jeśli chodzi o Capital Park, jak wyglądają te kwestie, jeśli chodzi o Nowy Wełnowiec i Polski Hak?
Trzeba przyznać, że jednak w innych, w mniejszych aglomeracjach miejskich ta współpraca przebiega łatwiej. Pewnie też mniejsze miasta mają większą taką łatwość współpracy z inwestorami. W Warszawie się tyle dzieje, też jest dużo projektów, dużo inwestorów, więc ciężej się tam dobić o jakąś uwagę dla swojego pomysłu. Natomiast Wełnowiec jest oczywiście projektem, który jeszcze potrwa kilka lat. W tej chwili miasto jest na etapie przygotowania studium, ale mamy dość łatwość zarówno w spotkaniach, jak i w ustalaniu jakiejś wspólnej wizji. To jest 25 hektarów na terenie, który był terenem kiedyś huty, więc jest zanieczyszczony, tak się kojarzy mieszkańcom, trzeba go zrekultywować. Ale w związku z tym planujemy tam bardzo ciekawą właściwie dzielnicę miasta, bo to już są takie powierzchnie, że mówimy o czymś więcej niż osiedle, o czymś więcej niż nawet pewnie dzielnica. Funkcje wszystkie się muszą przeplatać i muszą być tam, ale stawiamy też bardzo mocno oczywiście na ekologię. Jest to temat, w którym też się bardzo dobrze czujemy i mamy to w swoim DNA, więc ponad 56% powierzchni będzie powierzchnią biologicznie czynną i terenów zielonych, a cały ruch samochodowy planowany jest w ogóle pod powierzchnią, czyli jakby nie będzie samochodów na terenie tych 25 hektarów, więc jest to dość nowatorskie podejście naprawdę takich osiedli i dzielnic przyszłości, które stawiają ogromny nacisk na jakość mieszkania, na właśnie przestrzeń wspólną, na tereny zielone, na otwartość. No więc mamy nadzieję, że ten projekt wystartuje za kilka lat, kiedy powstanie już plan zagospodarowania, ale na tym już etapie mamy koncepcję JEMS Architekci, współpracujemy z miastem i jest szansa, że miastu się oczywiście ten projekt bardzo podoba, więc jest szansa, że ten plan, który powstanie, będzie umożliwiał jego realizację. Podobnie jest w Haku Polskim, tam jest plan zagospodarowania, ale cały czas występujemy jeszcze, a nie, przepraszam, plan ma być uchwalony do końca tego roku, jest szansa na to poważna i też ta współpraca przebiega bardzo dobrze, to znaczy tam jest jeszcze wątek konserwatora zabytków, dlatego że obiekty, nasza działka znajduje się blisko Starego Miasta, więc była kiedyś planowana tam wieża, konserwator zabytków tą wieżę jakby obciął dość istotnie po to, aby kościół na Starym Mieście w Gdańsku pozostał najwyższą budową w okolicy, więc musimy się wpisać w tego typu uwarunkowania, ale no, miejsce jest fantastyczne, bo tam się schodzą dwie rzeki, Mudawa i Martwa Wisła, więc piękny widok dla mieszkańców. I oczywiście znowu chcemy, działka jest dużo mniejsza, bo ma niecałe 1,5 hektara, ale chcemy znowu zrobić przestrzeń otwartą, zapraszającą, kontynuującą to życie turystyczne na Starówce i na samej Martwej Wiśle. I ta współpraca, muszę powiedzieć, lokalnie, mamy już za sobą kilka inwestycji w Trójmieście i w Gdańsku, kiedy rewitalizowaliśmy właściwie kwartał ulicy na Starówce, gdzie powstał hotel Hilton by Hampton. I to jest, no to są doświadczenia, które pozwalają też mieć zaufanie do nas, na pewno władz miasta, konserwatora. I te rozmowy przebiegają no, nieporównywalnie łatwiej niż w tak dużej aglomeracji jak Warszawa. No jeszcze pytanie do inwestorów o kapitał. Mówiliście tutaj o dużym stopniu skomplikowania tych projektów, o swego rodzaju podwyższonym ryzyku. Oczywiście to jest też ogromna skala. Jak tutaj instytucje finansowe podchodzą do wykładania pieniędzy na budowę? No to jeżeli ja mam się wypowiedzieć, to w największym naszym projekcie, czyli w fabryce Norblina, w rewitalizacji fabryki Norblina, mamy po prostu konsorcjum dwóch banków. Jednym jest PKSA, drugi jest Bank Europejski. To jest w ogóle precedens, że Bank Europejski dał pieniądze na tego typu inwestycje. To wynika z tego, że jest to rewitalizacja poprzemysłowa w sercu stolicy. Więc to nam się udało jakoś złożyć. Szczerze powiem, że przy tak dużej skali jest oczywiście kłopot.
kłopot, bo żaden bank nie jest w stanie finansować tego sam, a konsorcjum banków powoduje jakby też jeszcze bardziej rozbudowane procedury, każdy bank ma swoje, każdy pracuje trochę inaczej, oczekuje trochę innych rzeczy i, no i oczywiście ta decyzyjność jest w związku z tym wydłużona. I samo pozyskanie tego kapitału jest utrudnione. Tam, gdzie można te projekty fazować, sytuacja jest prostsza, bo wtedy mamy fazę pierwszą, sprzedajemy ją i możemy udowodnić, pokazać taki proof of concept i wtedy jest łatwość w finansowaniu kolejnych faz. No ale na przykład fabryka Norbina nie miała takiej możliwości, wszystko musiało być zbudowane naraz, bo tego projektu się nie dało w żaden sposób podzielić. No więc wtedy właściwie przy tak dużych inwestycjach konieczne jest konsorcjum kilku banków i to jest oczywiście dodatkowa trudność. Jeśli chodzi o Griffin, przyznam, że kiedy zdaje się na MIPIM-ie, którymś wizualizacja zagospodarowania tego 6,5 hektarowego terenu się pokazała, to dużo było głosów, ja takich dużo głosów słyszałem, jak oni to udźwigną finansowo. Nie, ta wizualizacja to była przepiękna, tam w ogóle ptaki śpiewały tak. I było super, to nie stanowiłoby dużego problemu, czy na pewno to byłoby współfinansowane, gdyby powstało to w takiej formie, w jakiej było to wtedy prezentowane, to z całą pewnością byłoby to sfinansowane przez konsorcjum banków, no bo byłaby to oczywiście przeogromna inwestycja, która nie byłaby do udźwignięcia przez jeden podmiot, ale my mamy takie doświadczenie, jeżeli chodzi o duże kredyty, chyba największe, jakie nam się udawało uzyskiwać, to było na przykład 650 milionów euro, które zgromadziliśmy na potrzeby akwizycji portfela Chariot. Natomiast no, w dużym projekcie handlowym wygląda to tak, że ta komercjalizacja w tak zwanych czasach przedpandemicznych, to ona z reguły postępuje bardzo dobrze, tak? I nie ma problemu, nie ma z nią problemu, w związku z powyższym bank widzi też, że ten projekt jest lubiany, akceptowany przez najemców, w konsekwencji czego to finansowanie łatwiej jest zdobyć. Także to było realizowalne, tak? Natomiast jeżeli chodzi teraz o tą nową koncepcję, która będzie realizacją poszczególnych kwartałów, to tutaj z kolei mamy inne problemy, z którymi musimy się mierzyć, bo w tym momencie całe te 6,5 hektara to jest jedna działka ewidencyjna i pomimo tego, że z punktu widzenia takiego faktycznego będziemy realizowali poszczególne kwartały, no to jednak prawnie to jest jedna działka. Więc przygotowujemy tutaj pewien plan działania dotyczący tego, jak najprościej tą działkę dzielić, będąc w trakcie uzyskiwania jeszcze decyzji administracyjnych związanych z budową, a jednocześnie realizując już na przykład jednocześnie zabudowę i biurową, i mieszkaniową na jednej działce ewidencyjnej. Tak? I tutaj na pewno jest kilka banków, które są takimi bardziej, powiedziałbym, wychodzącymi frontem do klienta. W przypadku browarów warszawskich to było Pekao S.A. No tutaj nie prowadzimy jeszcze rozmów z żadnym podmiotem, ale wydaje się, że to finansowanie będzie możliwe. Banki patrzą na lokalizację i patrzą na to, czy długoterminowo ten koncept, który jest realizowany, czy on komercyjnie się sprawdzi, tak? I tutaj mamy o tyle szczęście, że będąc w takiej lokalizacji, idąc zgodnie z trendami, to znaczy też planujemy realizację takiego projektu, który będzie ekologię miał na wysokim miejscu w skali ważności. Wierzymy i wiemy, że jeżeli chodzi o finansowanie, nie będziemy mieli
problemów ze znalezieniem partnera, to co może być pewnym wyzwaniem, ale tutaj też po jakichś tam wewnętrznych dyskusjach przyjęliśmy już plan realizacji, jak podejść do tematu właśnie tego jednoczesnego uzyskiwania decyzji administracyjnych z kwestią jeszcze jednej działki, która będzie dopiero dzielona tak naprawdę na bieżąco. Podczas tego panelu, ale i ogólnie w tym, co mówią inwestorzy i deweloperzy z rynku nieruchomości, to pojawia się wątek, po pierwsze, coraz mniejszej dostępności gruntów, a po drugie, raczej niskiego stopnia pokrycia ich planami. Pani prezydent, jako doświadczony samorządowiec, jak pani sądzi, czy ten proces można w jakikolwiek sposób przyspieszyć i skąd się bierze takie, a nie inne tempo w polskich aglomeracjach? Przyczyn jest kilka. No to jest trochę spadek po latach minionych. Myślę, że również pewne nieumiejętności związane z partycypacją. Ja nierzadko słyszę narzekania kolegów samorządowców na konieczność tych szerokich konsultacji. Tymczasem ja sama widzę w nich wartość, chociaż oczywiście uczciwie przyznaję, że to bywa bardzo męczący proces, wyczerpujący również emocjonalnie. W moim przekonaniu potrzebujemy pilnej zmiany prawa. Ja sama działam w zespole zadaniowym Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju. Tak trudno mi zliczyć, ile już razy zajmowaliśmy się nowym projektem, który lada moment miał być przewidziany do wejścia w życie, ale nic podobnego się nie wydarzyło. Natomiast zajmuję się również planowaniem przestrzennym w ujęciu metropolitalnym w ramach obszaru metropolitalnego Gdańsk-Gdynia-Sopot działającego na Pomorzu. I widzę, że ten problem występuje w zupełnie inny sposób niż w dużych aglomeracjach, w mniejszych miejscowościach. Mianowicie tam zazwyczaj same gminy nie są w stanie zapewnić funkcjonowania własnej jednostki typu biuro planowania przestrzennego, bo byłoby to zbyt kosztowne i nie są w stanie podołać stałemu wynagrodzeniu w zatrudnieniu specjalistów, a zatem kupują te usługi na zewnątrz w takim tempie, na jakim pozwalają im własne budżety, a także chwilami narażając się na pewien brak koordynacji, no bo bywa, że zlecają to różnym podmiotom. Także myślę, że przyczyny, dla których planów ciągle nam brakuje, są bardzo różne, bardzo złożone, uzależnione również od tego, czy analizujemy to w kontekście największych aglomeracji, czy też tych mniejszych, a ja jestem przekonana, że właśnie planowanie metropolitalne będzie miało w najbliższym czasie ogromne znaczenie, bo jest po prostu faktem, że aglomeracje stają się coraz ważniejszymi motorami rozwoju. To również wynika bardzo jasno zarówno z pobieżnej obserwacji życia za granicą, jak i ze szczegółowych i mających charakter wręcz naukowy raportów, na przykład OECD. A zatem trzeba dbać o to równoważenie również w kontekście całej metropolii. Jest to rzecz jasna również temat drażliwy politycznie, dlatego że nie ma większego władztwa, silniejszego przejawu władztwa gminy niż władztwo planistyczne. A tą władzą oczywiście zawsze ciężko się dzielić, ale nie trzeba się dzielić, wystarczy dobrze się koordynować. Także gdybym miała odpowiedzieć pokrótce, to powiedziałabym, że największymi przeszkodami są nieodpowiednia legislacja, a także niedobory budżetowe, które nie pozwalają planować tak szybko, jakbyśmy chcieli. Natomiast przyczyną, z którą powoli radzimy sobie coraz lepiej, ale która jednak czasem również sprawia przeszkody, jest niedoskonałość procesów partycypacyjnych, która często sprawia, że miasto staje po drugiej stronie barykady albo z inwestorem, albo ze społecznikami i wówczas te procedury ciągną się bardzo długo, kończą się wielokrotnymi odwołaniami, długotrwałymi procesami przed sądami administracyjnymi, koniecznością zmiany już przyjętych planów albo ich unieważnianiem. A to sprawia, że rzeczywiście bywa, że mamy, na szczęście w moim mieście rzadko, ale jednak bywa, że mamy do czynienia z planami, nad którymi prace rozpoczęły się tak dawno, że już mało który urzędnik to pamięta, one ciągle są niegotowe i nieuchwalone. Nasz czas się kończy, zatem zapraszam do mów końcowych. Panie Przemysławie, może zdradzi nam Pan jakieś główne wnioski z tego raportu o przyszłości mixed use w Polsce? Jak wy tę przyszłość widzicie? To, co na pewno możemy dzisiaj stwierdzić, to fakt, że tak jak powiedzieli też moi przedmówcy,
czeka nas sporo zmian dotyczących tego, jakie inwestycje będziemy realizowali. Więc to, co już dzisiaj widzimy, to jest przede wszystkim przestawienie się na dwie skale, które wcześniej były mało jeszcze popularne, czyli z jednej strony dzisiaj widzimy dużo, dużo planów, które mówią już o całych dużych obszarach miasta, gdzie musimy połączyć bardzo wiele kompetencji, które zbieraliśmy w przeciągu ostatniej dekady czy dwóch, czyli zarówno ścisła współpraca z samorządami, często partnerstwa publiczno-prywatne, bardzo skomplikowane finansowania, które są często połączone właśnie na konsorcja, czy różne grupy, czy etapy, gdzie trzeba mieszać różne podmioty i dogadywać się przede wszystkim pomiędzy sobą. Dlatego dochodzi jeszcze wiedza i know-how, które udało się zebrać w ramach samych inwestorów, firm deweloperskich, samorządów, czyli to, do czego się przygotowywaliśmy teraz przez ostatnie dekady. Czyli zaczynamy wchodzić na wyższy poziom, gdzie jesteśmy już w stanie wyciągnąć pewne wnioski z tego, co zrobiliśmy sami, jesteśmy w stanie zbadać to, co się zadziało na świecie i powiedzieć, dobrze, no to jak teraz zagospodarować całą wielką część miasta, która dotychczas leżała gdzieś odłogiem i nikt się nią interesował przez ostatnie trzy dekady. Jak zrewitalizować gigantyczny teren, który jeszcze 10 lat temu był dla nas niedostępny, ponieważ nie wiedzieliśmy, jak zrobić dobrze kwartał, a dzisiaj mówimy o tym, jak zrobić 4 czy 5 razy większy teren. Więc jest tutaj bardzo wiele obszarów, które dzisiaj widzimy, że tak naprawdę krok po kroku prowadzą nas do tego. My, podsumowując wszystkie inwestycje w Polsce, naliczyliśmy się ich kilkadziesiąt, więc tutaj mamy ponad 51 inwestycji, które powstawały z roku na rok i to, co dzisiaj widzimy, to jest przede wszystkim wykładniczy wzrost ilości tych inwestycji, które co roku są ogłaszane i ogłaszane kolejne, więc dużo z nich, jak widzimy, gdzieś po kolei dostają się przecieki do prasy, że jeszcze są planowane, są dzisiaj uzgadniane, będą kolejne etapy związane z tymi inwestycjami. To, co dzisiaj możemy na pewno powiedzieć, to jest dużo szans i zagrożeń, które stoją przed inwestycjami wielofunkcyjnymi. Pierwsza z nich, która będzie bardzo dużą szansą właściwie dla wszystkich podmiotów na rynku nieruchomości, to jest fakt, że inwestycje wielofunkcyjne nie tylko muszą być adaptacjami, czyli my się przyzwyczailiśmy do tego, że adaptujemy pewne tereny, rewitalizujemy, ponieważ troszkę od nas wymaga tego samorząd i sytuacja związana z tym, że nie można pewnych budynków ruszyć. Tak naprawdę ilość tych terenów, które można rewitalizować z roku na rok, będzie malała, więc będziemy się musieli nauczyć wykształcać od zera pewne przestrzenie i zastanawiać się, w jaki sposób będzie wyglądała relacja różnych funkcji, miejsc, przestrzeni i budowania społeczności wokół nowej lokalizacji, kiedy nie będziemy rewitalizowali starej fabryki czy tworzyli czegoś na terenie jakichś starych, poprzemysłowych budynków, ale trzeba będzie to stworzyć od nowa. Druga bardzo ważna element i szansa tak naprawdę dla projektów wielofunkcyjnych to będzie dywersyfikacja odbiorców, czyli to, żeśmy nie myśleli tylko najbogatszymi mieszkańcami miast, żeśmy nie myśleli tylko o lokalizacjach, które są skierowane często do wyższej klasy średniej bądź do klasy średniej, ale również uwzględniali potrzeby innych grup społecznych i tutaj jest gigantyczna szansa na współpracę z samorządami, gdzie właśnie możemy zacząć w ramach inwestycji wielofunkcyjnych również lokalizować chociażby mieszkania socjalne, możemy tam lokalizować mieszkania na wynajem, które są z kolei skierowane do innych grup odbiorców. Możemy mówić właśnie o tej współpracy pomiędzy sektorami tak, żeby tworzyć bardzo zdrowy kawałek miasta, który jest adresowany do wszystkich grup odbiorców. Ale tutaj znowu są kolejne wyzwania, jak stworzyć to, jak sfinansować takie przedsięwzięcie, gdzie już część osób ma mniejsze możliwości zakupowe niż w przypadku tych projektów, które są dzisiaj realizowane. Będziemy mówili o realizacjach miejskich i podmiejskich, czyli część realizacji, które będą znowu lokalizowane w bardzo strategicznych punktach miast. I tutaj znowu wracamy do kontekstu budynków hybrydowych, gdzie będziemy już mówili często o bardzo skomplikowanej architekturze, która będzie na małym terenie upakowywała wiele funkcji, ale to będzie opłacalne i będzie to umożliwiało rozwój danego chociażby kwartału, a z drugiej strony na terenach podmiejskich. Będzie wreszcie kwestia tego, w jaki sposób nie zniszczyć pewnej tkanki społecznej, czyli będziemy z jednej strony mówili o wzroście wartości nieruchomości, ponieważ tak naprawdę inwestycje wielofunkcyjne mają na celu zwiększenie wartości i zaproszenie na dany teren innych grup odbiorców, ale z drugiej strony będzie bardzo duża dyskusja na temat tego, w jaki sposób nie doprowadzić do gentryfikacji, czyli co zrobić, żeby nie wypchnąć części dotychczasowych mieszkańców poza daną dzielnicę, poza daną część miasta. Co zrobić, żeby ona zatrzymała swój klimat, charakter, żeby utrzymać to genius loci miejsca, które sprawia, że jest ono tym, czym jest i przyciąga nowych mieszkańców. Więc tu jest bardzo wiele obszarów, które będą
naprawdę wielkimi szansami i jednocześnie będzie na to nakładały właśnie te zagrożenia związane z tym, że na teren inwestycji wielofunkcyjnych i w ogóle w temat inwestycji wielofunkcyjnych wchodzą kolejne podmioty, które często nie mają know-how, więc one będą się zderzały z dużymi firmami, chociażby tutaj przedstawicielami firm, które mieliśmy w panelu, które już mają to doświadczenie, mają know-how i tutaj będzie chodziło już o pewną wymianę wiedzy bądź tak naprawdę zdobywanie jeszcze z innych źródeł. Będziemy mówili o tym, w jaki sposób planować proces realizacji, bo tutaj też, co moi przedmówcy wskazali, jeśli większość tych projektów, o których mówiliśmy już dzisiaj, miało problem z tym, jak oszacować czas realizacji, bo często zakładano, że będzie to jednak dużo szybciej, dużo sprawniej, proces pójdzie lepiej i czy to w relacji z bankami, czy z samorządami uda się to bardzo sprawnie przeprowadzić, no to te problemy się wyskalują, bo jeśli będziemy mieli 4 razy większe albo 7 razy większe inwestycje, no to jak planować dobrze czas, jak planować etapy. Tutaj znowu myślenie strategiczne w ogóle o całych takich inwestycjach będzie jeszcze bardziej skomplikowane i tutaj widzimy chociażby z krajów zachodnich, że mamy całe biura architektoniczne bądź specjalne think tanki, to się specjalizują w tym, żeby w ogóle układać cały proces, bo tutaj już mówimy często o dekadach przeprowadzenia całości inwestycji. Kwestie finansowania, czyli znowu banki, które będą się specjalizowały w takich rozmowach albo takie, które w ogóle będą odrzucały możliwość włączenia się w takie inwestycje. To będzie kolejny aspekt. Wyzwania dużej skali, czy kwestia w ogóle zarządzania kompleksem, czyli jak myśleć o obszarze miasta, gdzie musimy od początku stworzyć strategię, wykształcić jakieś strategie placemakingowe, często wprowadzić ludzi na miejsce już wcześniej, żeby chociażby, tak jak pani Katarzyna wspomniała, przeprowadzić konsultacje społeczne, zaszczepić w głowach mieszkańców, że coś się tam zmieni, potem rozmawiać z nimi w trakcie, stworzyć kompleks, a potem zarządzać im jeszcze przez bardzo długi okres, bo to, co widzimy, to chociażby przy przypadku projektów amerykańskich czy z największych metropolii zachodnioeuropejskich, to często w takich kompleksach całe zarządzanie nim trwa nawet do 2 dekad, dopóki się już całkiem nie wycofają wszystkie podmioty. Więc mamy często okres nawet do 30 lat, kiedy ktoś ciągle trzyma rękę na pulsie, zastanawia się, jak to mądrze robić, reaguje na kryzysy gospodarcze, reaguje na różne problemy z najemcami, wprowadzaniem ludzi, no bo ponieważ jeśli mamy tak wielką skalę projektu, no to czasami pewne zawirowania gospodarcze mogą doprowadzić do tego, że świetnie funkcjonujący kompleks po 10 latach znowu zieje pustką, ponieważ coś się zmieniło i ktoś nie zareagował w porę. Więc tutaj będzie bardzo dużo elementów związanych z tym, żeby na bieżąco reagować, nauczyć się z tego, co już zrobiliśmy, nauczyć się z tego, co jest w innych lokalizacjach i innych krajach i krok po kroku przeprowadzać to na rynek polski. O projektach Mixed Use moglibyśmy jeszcze rozmawiać bardzo długo. Niestety czasu antenowego nie oszukamy. Bardzo Państwu dziękuję za udział w panelu. Moimi gośćmi byli pani Krystyna Wąchała-Malik, członek zarządu PFR Nieruchomości, pani Katarzyna Gruszecka-Spychała, wiceprezydent Gdyni, pani Kinga Nowakowska, członek zarządu grupy Capital Park oraz panowie Piotr Fijołek, senior partner w Griffin Real Estate i Przemysław Chimczak-Bratkowski, partner zarządzający w Tinko. Bardzo dziękuję za udział w panelu.